zaraz jadę do IKEA i do Metro Center, tylko teraz najpierw jeszcze idę do Primarka w Newcastle, bo chcę zobaczyć, czy są wkłady do poduszek. Chciałam do Primark zabrać jutro poduszki. A sprawa z tymi poduszkami jest taka, że one nie zawsze tutaj są. I teraz chcę zobaczyć, czy są tutaj, bo pojadę do Metro Center i tam też wejdę do Primarka. I w razie gdyby tu nie było, to tam kupię. Ale jeżeli tutaj będą, to później jak będę wracać, to po prostu kupię je tutaj. No bo jakbym kupiła w Metro Center, to one są, jest ich dużo i one są duże i chciałabym się z nimi tak nie męczyć po drodze. I dopiero tu je kupić. Ale jak tu nie będzie, no to będę musiała, o, ale chyba są, to będę musiała wtedy tam kupić, jeżeli będą oczywiście, nie? Dobra, są, jest ich dużo, dobra, to później po niej wrócę, a teraz jadę do Metro Center. Dobra, podjechałam pod IKEA. Ja za każdym razem gdzie indziej wysiadam, jak wyjeżdżam. Ale dobra, jestem. No i co, teraz pójdę zjeść śniadanie jakieś. Ale wolę iść tam do restauracji niż do tej hot dogowni. Chociaż pewnie teraz jeszcze nawet ta hot dogownia nie jest czynna. Pamiętacie, jak byłam kiedyś? I to też był piątek i nawet wegańskich opcji tego dnia nie było, w sensie w tym barze. No nie w tej restauracji, gdzie są wegańskie klopsiki, tylko w tej części, gdzie są hot dogi. O, źródło, dobra, idę. Zobaczcie, jak ładnie na tym tle. Ślicznie tu jest zawsze. O, jak pięknie. Uwielbiam tą część. Zbierałam całą torbę do perelek. Będę wreszcie jeść. No kurde, cała ja. No oczywiście musiałam wybrać kawę, która mi przelała kubek i po prostu wszystko się wylało. Wszystko. Dobra, uporałam się z tą masakryczną kawą i znalazłam swoje introwertyczne miejsce wreszcie, bo jest tak prosto i w ogóle fajnie. Dobra, zmieniłam reklamówkę na wózek, bo już mi się dość źle nosiło, ciężkie było. Jak mówiłam, wróciłam do Primarka, do Newcastle po podusie. O dobra, zlokalizowałam. No i jadę po chłopaków do szkoły. Zobaczcie, tutaj mam taki bałaganik. A to dlatego, że nagrałam wam pięknie, się naopowiadałam, co to ja kupiłam w tej IKEA. I się okazuje, że nagrałam do połowy, bo dałam pauzę, bo chciałam po prostu coś tam
No chciałam sobie wyjąć z reklamówki po prostu te pudełka i że one nie chciały wyjść, no to dałam pauzę, żeby już się z tym nie szarpać. Wyciągnęłam i zapomniałam kliknąć nagrywania, więc zrobię jeszcze raz tego hola. Jest tego tu bardzo dużo, jak widzicie. Są tak, podusie. Kupiłam trzy podusie w Primarku, które Wam już pokazywałam w sklepie. To jest 45x45, to jest mój standardowy rozmiar poszewek, jakie szyję. Zawsze, jak tylko mam okazję, to w Primarku się zaopatrzam. Tym razem trzy. Bo już mi się wszystkie pokończyły po prostu. Tutaj mam takie pudełeczka. Jest to 5 pudełek. Chcę sobie w nie podkładać na przykład szoperki albo plecaki, bądź poszewki na poduszki. Tutaj mam 5 mniejszych kolejnych. Tutaj też jakieś woreczki powchodzą. Tutaj mam 5 takich podłużnych i 5 takich małych. Więc gdzieś tutaj w tych mniejszych wylądują pewnie scrunchies. Dobrze, kolejno. Dokupiłam 3 opakowania. W każdym jest po 8 arkuszy czarnych karteczek o gramaturze 200. Bardzo dobre, bardzo tanie i u mnie schodzą jak woda. Kupiłam świeczkę. To jest świeczka o zapachu ziemi i lasu. Super zapach. Dlatego też kupiłam, bo staram się nie kupować takich parafinowych świeczek, ale IKEA robi takie wspaniałe zapachy, że ja na nie po prostu jestem bardzo łasa. One są tak nietypowe, mają takie fajne kompozycje, że je kupuję. Także będę dzisiaj, dzisiaj będę palić sobie tą świeczusię. Jak wiecie, mam. O, zobaczcie, wkładałam kwiatka, przymierzałam w sklepie. Jak wiecie, ja teraz włączyłam do oferty kwietniki z makramy. Mam trzy kwietniki do sprzedaży, więc to kupiłam trzy takie doniczki zwykłe, ładne, białe, estetyczne. I chcę klientowi zaproponować kupno albo samego kwietnika, albo jeżeli będzie chciał, to właśnie w opcji z doniczką. Myślę, że te doniczki kosztowały 2 funty, więc tak funta sobie do każdej doliczę z tej przyczyny, że no musiałam po to pojechać, musiałam to kupić, musiałam to przywieźć, więc myślę spokojnie cena jest uczciwa, czyli jak kwietnik na przykład 15 funtów kosztuje w cenie regularnej, tak z taką donisią będzie kosztował myślę 18 funtów i będzie to uczciwie. Tutaj na dziale zawsze w IKEA kojarzycie, jest taki dział z bardzo tanimi rzeczami. Tą deskę ja mam jedną, stosuję ją regularnie, ona mi się do wielu rzeczy przydaje. Postanowiłam, że w domu przyda się druga, więc i kupiłam. Normalnie na normalnym dziale były za chyba 2,50, a na tym dziale z promkami była masa przecenionych, więc stwierdziłam, a biorę. Kolejne, tu są podgrzewacze. Dlaczego podgrzewacze? Jak wy oglądacie moje vlogi, trafiliście być może kiedyś na któryś vlog właśnie z IKEA i ja zawsze wam pokazywałam taki piękny, przytulny pokoik. Tym razem tego nie zrobiłam, bo stwierdziłam, ileż można, ale tam były w koszyczku właśnie takie podgrzewacze i tam właśnie w tym pokoiku pachnie właśnie tak, czyli palonym kominkiem. I wiecie co, wymyśliłam, że będę sobie te podgrzewacze właśnie na kominek kładła i będzie się ładny zapach wydobywał z tego, tak jakby kominka naszego, poprzez właśnie zapach z tych podgrzewaczy. Niezły pomysł, co? Też tak myślę. Tutaj zakupiłam 6 takich ramek. Ja wam pokażę, jak te ramki wyglądają, bo jedną zmontowałam już wcześniej właśnie, jak wam nagrywałam. I to się prezentuje w ten sposób. Kupiłam ich 6 z zamysłem takim, że do każdego włożę właśnie taką czarną karteczkę ze złotym napisem, co klient może u mnie znaleźć, czyli na przykład pouches, shopping bags, pillowcases, czyli poszewki na poduszki, i chcę to sobie właśnie tak pogrupować, że jak na przykład będą sobie te pojemniczki z tymi produktami wyłożone na stole, to będzie sobie stał taka
taka wizytówka. Informacja, co to jest, bo wiecie co, klienci nie zawsze wiedzą, co my na tym stole mamy. I ja się też nie dziwię, bo ja wiem, co mam na stole, bo to robię. Ale jak na przykład patrzę na stoły innych wystawców, to też się muszę przyjrzeć, co oni tam mają. Więc dobrze jest klientowi ułatwić. Dla dzieci kupiłam miseczki. Oni mają takie sztućce kolorowe, więc tym razem dostaną miseczki. Zawsze jak jadę do IKEA, to zawsze im coś kupuję z tego, z tej kolekcji. Ale to później pokażę, bo to Morrison. Kupiłam w IKEA, to jest taka półeczka, którą się daje, to było na dziale kuchennym, bo to jest z przeznaczeniem do kuchni, do szafek kuchennych, to się wstawia, to jest na takich nóżkach i wygląda to tak, że pod spodem można sobie dać jakieś talerzyki, a tutaj na górę właśnie na tą półeczkę jakieś kubeczki czy miseczki czy coś innego. I ja kupiłam takie dwa i też właśnie na moim stoisku to będzie, więc też zwiększy mi pole manewru, będę miała więcej przestrzeni na wystawienie fajnych rzeczy. No, na przykład tu pod spodem coś będzie, a tu na przykład będą sobie, o, nie wiem, dwa kubeczki ze scrunchies. No, dobrze. Czyli takie półeczki. Tutaj też na tym dziale z promkami znalazłam, zobaczcie, to jest, tu się do środka wkłada, bo to jest taka osłonka, ale się dzieci kłócą na dole. Ale dobrze, niech rozwiązują sami swoje problemy, póki się tam sytuacja nie zaognia. Ja nie ingeruję. Tak jak mówię, kiedy trzeba. Ja do walizki zawsze pakuję już na wieszakach przywieszone moje szoperki, żeby je później od razu już tylko wywiesić na rurkę, na stojak. Ale stwierdziłam, że skoro to jest takie tanie, taka osłonka nie zaszkodzi. Ja po prostu do tej osłonki włożę te wszystkie moje wieszaczki z szoperkami i tylko później to otworzę i wywieszę, co mam wywiesić. I tutaj mam pojemniki na buty. To jest z przeznaczeniem na buty. Kupiłam ich 5. Nie wiem, czy je wykorzystam do walizki z moimi produktami, czy po prostu w domu. One się na pewno nie zmarnują. Nie wiem, być może mogłabym tu jakieś woreczki powkładać na przykład i też do walizki, żeby była jakaś ochrona. Zobaczę, w jaki sposób je wykorzystam. I tutaj teraz u nas w naszym Morrisonie dokupiłam. No, już musiałam kupić dwa nowe obrusy. To są takie obrusy, takie imprezowe. Teoretycznie jednorazowe, chociaż ja je do zdarcia, ja od pierwszego kiermaszu mam cały czas jeden taki i on się po prostu już troszkę podniszczył, ale patrzcie, ile tych kiermaszy przeżył. Przyszedł czas na wymianę, więc kupiłam dwa, bo ja teraz będę miała dwa stoły na Tynemouth, więc kupiłam od razu dwa. One są fajne, bo one fajne są i wymiarowo, i tak jak mówię, są bardzo fajnie wytrzymałe, są lekkie, nic z nimi nie trzeba robić. No i to wszystko. To wszystko, taki mamy tutaj bałaganik. Teraz będę musiała to wszystko przygotować, będę prasować te rzeczy, produkty. Trzeba będzie meteczki porobić do nowych produktów, które powstały. No, trochę pracy mam przed sobą, a kiermasz już jutro i już o 6 rano jadę. Zatem jest co robić. No, tak. No i tutaj taką próbę sobie zrobiłam. Zobaczcie, wygląda to bardzo ładnie, o to mi właśnie chodziło, żeby takie ładne, przejrzyste było. Oczywiście będzie informacja, właśnie będzie taka ta rameczka stojąca z informacją, że są to shopping bags, tutaj będzie, że są pouches, czyli shopping bags, czyli szoperki, pouches to są woreczki po prostu, no i scrunchies. Albo do tego, albo do jakiegoś innego pojemnika, no powymyślam i będzie elegancko. O, i tutaj tak też roboczo napisałam pierwszą lepszą cenę, ale mniej więcej to też tak będzie wyglądało, żeby też klienci wiedzieli, o jakiej wartości są produkty w środku. Wiecie co, ja wiem po sobie, że ja nie lubię, jak nie ma cen,
Ja nie ukrywam, nie zawsze mam ceny, bo nie zawsze się wyrobię. Czasami na przykład szyję coś dosłownie do nocy, a rano pędzę na kiermasz, więc czasami albo uzupełniam na miejscu, albo ich nie uzupełniam i na bieżąco gdzieś tam klientom mówię, ile co kosztuje, ale staram się unikać takich sytuacji. Raczej wolę, żeby klient widział od razu, ile co kosztuje, bo i mniejsze zakłopotanie do klienta wprowadza i też klient łatwiej ma podjąć decyzję. Ja też wtedy wiem, na czym stoję, bo to wszystko po prostu jest klarowne, przejrzyste, transparentne i myślę, że to jest bardzo ważne. No i to tak właśnie będzie sobie wyglądało. Od razu widać, wiecie, od razu widać. Ja myślę, że to będzie taki game changer na moim stoisku. Tak, taką żywię nadzieję i tak ma być. No i ktoś by tu mógł pomyśleć, Ola, ale jedziesz na kiermasz i ty tak nagle teraz pełno rzeczy kupujesz z kuli jednego kiermaszu. Słuchajcie, ja zamierzam się tam wystawiać po pierwsze regularnie, po drugie ja regularnie robię różne kiermasze i nawet jeżeli by to nie miało być Steinmouth, to ostatnio doszłam do takich wniosków, że na moim stoisku często jest taki właśnie chaos optyczny, taki bałaganik, gdzie ja co prawda wiem, gdzie co jest, więc... Nawet jeżeli ja widzę, że jest troszkę za bardzo przytłaczająco, to klient widzi to 3 razy bardziej przytłaczająco i trzeba zrobić z tym porządek. Po prostu uporządkować, zorganizować, tak jak mówię, żeby było wszystko ładnie, przejrzyście. No i po to wszystko. Nadarzyła się taka okazja, że mogłam zainwestować w zmianę stoiska i chętnie z tego teraz właśnie korzystam. Z taką właśnie nadzieją, że sprzedaż się poprawi, bo ostatnimi czasy sprzedaży nie było najlepszej. Ze sprzedażą jest tak, ona raz jest, raz jej nie ma i bardzo dużo czynników się na to składa, ale jeżeli możemy sobie poprawić nasze wyniki, no to czemu nie, róbmy to. No to cześć, witam się z Wami oficjalnie w sobotę. Właśnie wybieram się na Steinmouth. Zobaczcie, pusta stacja. Nie lubię. Ale ja się ustawiam blisko tych tutaj punkcików. Help point. Wiecie, że ja nie lubię jeździć metrem. Szczególnie sama. No ale pomału się do tego przyzwyczajam. No, nie jestem przyzwyczajona. Się naoglądało filmów i teraz się ma różne dziwne jazdy w głowie, a to też jest bez sensu, ale sobie jakoś radzę. Widać morze. Ja miałam przygodę. Pociąg się zepsuł. Metro się zepsuło i musieliśmy parę minut poczekać na następne. Byłabym na czas. Idealnie, tak dosłownie, ale będę spóźniona tak do 15 minut. Dosłownie przed jedną. Ostatnia stacja przed Steinmouth i nas pan wygonił. Tak się ładnie poprosił, żebyśmy poczekali na następny i pojechał i przyjechał następny. Dobra, jestem. Pan mnie zaprowadził. Ludzie się szykują. Dobrze, porobiłam zdjęcia, poukładałam wszystko, to teraz Wam nagram. Bardzo dużo informacji tym razem umieściłam na swoim stoisku. Bardzo dużo informacji, jak widzicie, pełno karteczek, informacji, tabliczek. A do tego mam tutaj muzykę, jak słyszycie pewnie w tle. Mam nadzieję, że mi tego nie... prawa autorskie nie łapną. No i to by było na tyle. A tu sobie stacjonuję. To Wam też jeszcze pokażę. Tu sobie stacjonuję. Takie mam sobie. A to ja. Cały dzień mi tutaj taka muzyczka leci. Różna. I stoję i cały czas tańczę i wszyscy ludzie się cieszą i często też tańczą. No. W
Były u mnie, Lidia była z Arielką, odwiedziły mnie. W ogóle one tutaj były, jak ja akurat musiałam pójść na chwileczkę, ale później wróciły do mnie za jakiś czas. Moja pani naprzeciwko powiedziała, że u mnie były koleżanki. No, także były dziewczyny u mnie i być może jeszcze się dzisiaj pojawi Adelka. No, czekam na Adelkę. A jak się nie pojawi, to na pewno się w najbliższym czasie zobaczymy. Także Adelka. No. Fajnie, bo ciepło jest. Nie marznę. Bałam się, że będę marzła, ale jest fajnie ciepło. I w ogóle jest bardzo sympatycznie. I mogę to tak częściej. A ten pan tam, co robi kawę, jest bardzo miły i wesoły i śmieszny taki. A o tego dziada, ja wam pokażę jakiego. O tego dziada to ja się zabiję. Ja ciągle się o niego potykam. Ciągle o nim zapominam i on mnie dzisiaj pokona. Albo ja jego. Hej, jak widzicie, wróciłam do domu, robię sobie maseczkę, robię sobie kąpiel, idę się zrelaksować, wziąłam sobie laptopa do łazienki i będę sobie oglądać YouTube. W ramach podsumowania, żeby nie było, jestem ubrana. W ramach podsumowania jeszcze Adelka mnie odwiedziła, przyjechała na sam koniec, jak się już pakowałam. Jeszcze sobie porozmawiałyśmy jakieś pół godzinki o takich fajnych rzeczach. Pojechałam, wsiadłam w metro i pojechałam. Bardzo sprawnie mi poszedł powrót do domu i metro było niezatłoczone i autobus nie był zatłoczony. Super. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo czasami powroty bywają ciężkie właśnie z tej przyczyny, że te środki transportu są troszeczkę przeładowane, a ja jestem dużą walizką, więc sobie wyobraźcie. Ale było bardzo fajnie, dlatego teraz robię sobie nagrodę. Jeśli chodzi o sprzedaż, nie była duża, była malutka. Być może jak będę wracać na Tynemouth Market, klienci mnie sobie zapamiętają i będą do mnie wracać, bo tak to też działa. Ale było bardzo duże zainteresowanie moimi produktami i myślę, że to będzie miało odzwierciedlenie w przyszłości. Jestem zadowolona, chcę się zapisać na kolejny tydzień. W kolejnym tygodniu, czyli w sobotę, będę miała Killingworth. Chciałabym się dostać na niedzielę właśnie do Tynemouth, więc trzymamy kciuki i działamy. We wtorek o godzinie 11 będę działać w tej sprawie. Zaczęłabym już teraz, no ale właśnie byłam przekonana, że jeżeli panowie, którzy przychodzą po pieniądze za stoisko, w południe oni chodzą i zbierają pieniądze. Myślałam, że wtedy można się zapisać, ale nie. Ja się pytałam o to, powiedzieli, że normalnie trzeba we wtorek dzwonić. Zatem myślę, że te osoby, które mają już stałe stoiska, które są regularnie, one mają taką możliwość, że mają już przypisane własne stoiska i oni regularnie tam są i na przykład jeżeli nie mogą być, to być może szukają jakiegoś zastępstwa, żeby im nie przepadło, bo by musieli znowu od nowa się tak jakby dostawać, tak jak ja, a tak to po prostu trzymają to miejsce i w ten sposób są tydzień w tydzień. Więc jeśli będę tam regularnie, często, to moje szanse na to się zwiększą, że będę miała po prostu swoje miejsce, bo na razie jestem tam, gdzie jest wolne. No, dobra, idę. Idę się relaksować. Pa!